Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj z kuchni Władzi polecam na śniadanie przepyszne i zdrowe śniadanie. Śniadanie składa się z łososia, który po prostu posiada dużo olejów omega-3 dla zdrowia, czyli dla osoba, która ma nadczynność, niedoczynność lub Hashimoto, powinna chociaż raz w tygodniu takiego wędzonego łososia zjeść. Sałata, która posiada cynk, pomidor, który posiada potas, rzodkiewka także posiada swoje witaminy, chleb pieczony własny i kosteczka masła malutka. To jest taka łyżeczka po prostu do posmarowania tego chlebka. Może ktoś dwie kromeczki zjeść, może zjeść jedną. Jedna posiada 50 kalorii, może 60, bo to jest własny pieczony chleb, więc jest syty. Może też być kupiony chleb w sklepie, ale pełnoziarnisty. Osoby, które właśnie borykają się z nerkami czy innymi chorobami, powinny jeść zawsze pełnoziarniste pieczywo i takie i pieczywa się nie odrzuca absolutnie. Absolutnie nie słuchać tych dietetyków, pieczywa nie odrzucamy, bo po prostu zniszczycie sobie, padniecie w anemię, jeżeli nie będzie pieczywa, mięska trochę różnego i tak dalej. Tutaj mamy tą rybę, czyli dzisiaj na śniadanie bardzo polecam też czarną kawę, to jest kawa zbożowa, może ktoś dodać sobie mleka gotowanego lub łyżeczkę śmietanki, jak ma własną, natomiast ja serdecznie Was zapraszam do spożytkowania takiego śniadania. Jest przepyszne, proszę Państwa, przepycha. Zapraszam na live'a, jak co wieczór o 21:00. Władysława Bąk-Rzepienika Suchego. Smacznego Wam życzę.